Rocznica odzyskania niepodległości, taki był temat właśnie z dyktanda. I czy było trudne? Trudne było, ponieważ uczniowie młodszych klas pisali o Dywizjonie 303, także to jest temat dla nich nie bardzo znany, aczkolwiek poradzili sobie z tym dzielnie. I starsi pisali o orężu naszym, także też na temat, ale też haczyków ortograficznych było sporo. Przypomnijmy natomiast sobie, że haczyk przez samo H. Tak, zdecydowanie, to ten haczyk. Nagrody. Dzisiaj część, a reszta w listopadzie. Tak, dzisiaj część, dzisiaj wręczyliśmy dyplomy za pierwsze, drugie, trzecie miejsce oraz za udział. Wręczyliśmy takie nagrody drobne, że tak powiem, natomiast już te główne będą wręczone na uroczystości 11 listopada w Sforach, kiedy będziemy mieli ogólnogminną uroczystość z okazji Dnia Niepodległości, stulecia odzyskania niepodległości. Tam będzie również rozstrzygnięty konkurs fotograficzny, który jeszcze mamy w planie. Właściwie to już materiały są zebrane, tylko komisja jeszcze musi nad tym popracować. Będziemy mieli już rozstrzygnięty konkurs na najpiękniejszą akademię z okazji 11 listopada i właśnie dlatego nie może się to odbyć przed 11 listopada. Więc mamy troszeczkę planów niepodległościowych jeszcze. I rozumiem, że w szkołach oprócz ortografii to również i inne konkursy tematyczne są przeprowadzane. Zdecydowanie tak, to są te gminne, które myśmy zaproponowali, natomiast każda szkoła ma swój program realizacji tego tematu naszego rocznicowego stulecia odzyskania niepodległości. Witam bardzo chętnie łączę w obchody setnego odzyskania niepodległości. Różne inicjatywy, a także pomoc. Dzisiaj konkurs ortograficzny, dyktando, związane też z wydarzeniami, które były na przestrzeni tych 100 lat. Thank you.